Także taka historia, nie? A druga historia tutaj ze stacją po drodze. Taki malutki adżip jest. Niedługo będziemy go mijali. To Triumph mi się spierdolił na jeden z wjazdów. Mój Speed Triple poprzedni, który miałem. Ten z tymi ten biały z okrągłymi lampami, nie? I tam mi zdechł alternator. Się spalił po prostu alternator, także to nie, no nie było opcji, żeby to naprawić tu na miejscu. No i tak mi się spierdolił, że no pod tą stacją praktycznie. Jeszcze taka brzydka, bo dość pogoda była, ten. Słuchaj, spierdolił mi się ten motocykl. Marcin zresztą pojechał, ja wezwałem, bo miałem asystansa, nie? Wezwałem asystansa, no to do Polski zadzwoniłem. Akcja, nie, tłumaczenia, że ja nie chcę, żeby mnie do najbliższego serwisu zawieźli, bo jest kurwa niedziela, a w niedzielę tu nikt nie pracuje. A, tutaj w soboty pracują do 12, a co dopiero no, w niedzielę. Oni tego nie mogli zrozumieć i że oni mnie do najbliższego, ale najbliższy serwis był dalej niż powrót tutaj do naszego miejsca zakwaterowania, gdzie mamy przyczepę, nie? Więc ja tłumaczę, że to będzie taniej, kuźwa, no zrozumcie to, że ja mam tu 15 kilometrów do bazy, a jestem w górach, no gdzie mi tu serwis znajdziecie? Nie, nie, mówię, no i tam z kierownikiem, dobra, kierownik to zrozumiał. Przyjechał koleś z pieskiem, tam po 5 chyba godzinach, ale co ci chciałem powiedzieć? Ja się tak nudziłem, nie, na tej stacji, a tam zero klientów praktycznie. I tam taka starsza babcia tam sprzedaje na tej stacji. O, to jeszcze dobrze, że ktoś sprzedawał na tej stacji. Tak, była, normalnie chodzi. Ktoś i automaty. Tak, i ona już tam kończyła robotę. Bo to była, czekaj, to była sobota, nie niedziela. To była sobota. A może niedziela? No była na stacji. No i wiesz, no ja nie miałem co robić. Ona do mnie coś stała, no to ja tam próbuję i wiesz, po polsku, angielsku, włosku wytłumaczyć, no awaria, potem mi tam opowiedziała historię życia, że jej tam syn jest, ściga się w USBK i że w ogóle ona jest fanem motocykli, że ona tam, wiesz, tam, no i się tak okazało, że wiesz, no że lubi motocykle. No i ja do niej mówię, widzę, że taki syf na tej stacji, mówię, nie mam, czy ma miotłę, nie? No nie powiedziałem, jak jej wytłumaczyć, ale znalazłem sobie miotłę. Że miotłę i zacząłem jej tą stację zamiatać, nie? Opierdoliłem jej, słuchaj, całą stację. Potem no zamiatałem, ale widzę, że rośnie zielsko przy krawężnikach. Mówię, to sobie powyrywam, nie? Powyrywałem to zielsko między tymi krawężnikami. Pozamiatałem. Ona, widzę, wynosi, to ja mówię, że jak ja sprzątam, to ona też, nie? To wzięła takie tam wiadro i dystrybutor zaczęła czyścić, nie? Ze szmaty. No to mówię, no zajebiście. A czy ma wąż, nie? Z wodą. No, że ma. No to dawaj wąż. No to jeszcze, kurwa, umyliśmy, nie? Umyliśmy przy tych krawężnikach spłuchałem. Potem dalej się nudziłem, bo już wszystko posprzątałem, co można było. No to miała taki jakiś wielki stół, taki jakiś taki jakby warsztatowy, taki na stalowych nogach, tam gdzieś w kącie leżał. Mówię, to dalej, chodź, tu bierzemy, postawimy gdzieś tam za ten, nie? No i, słuchaj, tak jej tą stację, kuźwa, opędzlowałem. Nówka, to było dwa albo trzy lata temu, nie? Także tam z powrotem pewnie zarosła. Zaraz tu będziemy blisko niej przejeżdżać. O, i tak się fajnie jeździ GS-em, jak się ma kufry, nie? Ten koleś tu stoi w korku. Także taka historia ze stacją. Tam nie jeżdżę się witać, bo baba mnie na pewno nie pozna, bo mam inny motocykl, nie? Ale... Ale jak ty byś jej przypomniał, że wyczyściłeś stację, tak, to na pewno by sobie przypomniała. Tak. Także mówię ci, takie jaja.